Ostatnio na gali bardzo było mi przykro, że nie mogłem zobaczyć. 4 tygodnie przed galą złapał mnie wirus. Bardzo się dziwnie czułem. Myślałem, że z tego wyjdę, walczyłem z tym do końca. Niestety przy robieniu wagi odczułem to jeszcze bardziej. Byłem mega przygotowany przede wszystkim do tej walki. Miałem mega formę. Bardzo chciałem zawalczyć na tej gali. Wiedziałem, że nie zawalczę i po prostu łezka mi poleciała. Nie będę oszukiwał, bo ja jestem wojownikiem, no lubię się bić. Zawiodłem na pewno jakąś tam część kibiców. Taki jest sport. Mam nadzieję, że niektórzy mnie zrozumieją. Chciałbym odpokutować to, za co przeze mnie musiało KSW ucierpieć w Szczecinie i wejść jeszcze raz z przytupem. I nie chcesz mi się o tym pierdolić. To już jest temat zakończony. Mam nadzieję, że ci, co szanują mnie, szanują ten sport i szanują przede wszystkim ludzi, którzy są szczerzy, po prostu to docenią. Jak nie, to niech nie doceniają. Ich. Będę nadal tak walczył i dążył do zmiatania. Wszyscy będą oglądać, patrzeć i podziwiać. Michał jest mocnym zawodnikiem, solidnym, jest takim upartym. Lubię takich zawodników. Mam nadzieję, że się nie będzie kleił, nie będzie chciał mi cały czas wąchać ja i podejmie rękawice i będzie ze mną walczył. Tak jak zapowiadał gdzieś tam w jakimś filmiku, widziałem na internecie, że idzie po nokaut. Liczę na to, że właśnie będzie chciał mnie znokautować, że będziemy się bili. Jest cały czas dynamiczny, jest ciężkim takim zawodnikiem, ruchliwym i te ciosy, no umie przyjmować, jest twardy. Będę chciał go ustabilizować, żeby sobie nie latał, nie chodził po tej klatce, tylko żeby był celem, którym ja będę rzucał lotki i będę robić to, co chcę. Wjeżdżam teraz jak pitbull w kurę w Michała i zabieram to, co moje, idę dalej. Nadrobię te swoje zaległości i pokażę teraz takiego Tomka, jakiego chcą widzieć właśnie w klatce KSW. Chęć założenia trykotu zawsze jest i to jest takie też moje drugie hobby oprócz MMA, że mógłbym to robić bezustannie. Kiedyś Michał pojechał na zawody w stylu wolnym, gościu mu wjechał w nogi, posadkę zrobił, a Michał zrobił gardę, bo myślał, że walczy w MMA. Poleżał na pesach i sędzia mu tusz odklepał, bo Michałowi się pomyliło, po prostu myślałem, że to w klatce. Z Tadzikiem znamy się kupę lat, prawie od dzieciaka. Nawet nam się zdarzyło walczyć na zawodach Mistrzostw Polski czy Pucharze Polski, rywalizować. Szykuję się na twardą walkę, na mocne zapasy, na mocną wymianę, na twarde pięści. Na to się szykuję. Dalej nie wybiegam. No dobra, co Michał, wskakuję w zastępstwo. Mam nadzieję, że będziesz szedł po ten knockout. Oczywiście szanuję cię jako kumpla, pamiętaj. Życzę ci dużo zdrówka i widzimy się 19 marca. Na razie, uwaga.